dobry, witam w kolejnym odcinku Waszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, czy lubisz jeździć nocą. I teraz będzie to bardzo wartościowy odcinek z tego powodu, że oprócz krótkiej odpowiedzi, bo to można w bardzo krótki sposób na to pytanie odpowiedzieć, ale że ja lubię, że celem właściwie tego kanału jest dawanie wartości innym, także sobie rozpatrzymy wady i zalety jeżdżenia nocą. A więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, odpowiem bardzo krótko. Uwielbiam jeździć nocą. A dlaczego? I właśnie to sobie rozpatrzymy. I teraz, co chciałem powiedzieć? Na początku chciałem powiedzieć to, jak ja widzę noc, bo o ile na liniach miejskich jeździ się nocą, są linie typowo nocne, to na liniach regionalnych takiego czegoś nie ma. Ale autobusy popołudniowe kończą bardzo późno, czyli na przykład 23, 24 i to już jest w nocy. I zaczynają wcześnie rano, czyli 4 rano, to już też jest właściwie noc. Dlatego u mnie pojęcie nocy jest bardzo skrócone i bardzo inne. Dla mnie taka prawdziwa noc autobusowa zaczyna się o godzinie 12, a kończy się o godzinie 3. Dlaczego? Bo dlatego, że popołudniówki kończą bardzo późno i ten blok 3-godzinny, czy właściwie 4-godzinny jest takim jakby przerwnikiem, gdzie tylko nocne jeżdżą, a tak poza tym to jest tak wymieszane. Dlatego dla mnie służba nocna to jest od 12 w nocy do 3 nad ranem. No i teraz skoro uwielbiam jeździć nocą, no to sobie rozpatrzymy wady i zalety jeżdżenia nocą. I pierwszą taką wadą, bo zaczniemy od wad jeżdżenia nocą. Pierwsza taka wada to ciemno. A jak jest ciemno, to jest gorsza widoczność. I to jest właściwie największa wada. Zimą jeszcze nie ma takiego problemu, że jest ograniczona widoczność, bo jest śnieg, ale jak śniegu nie ma, to też po ciemku się zawsze ciężej jedzie. To jest taka pierwsza wada. Druga wada, i to jest właściwie bardzo ważna wada, jak jest noc, czyli późne godziny wieczorne, ciemno, to jest większa szansa, że ktoś, nie wiem, jakiś pijany pasażer będzie właściwie, jak jeździłem na liniach miejskich, to w piątki zdarzało się tak, że pasażerowie byli pod wpływem czegoś tam, no i byli nieprzyjemni, tak? Byli, to był właściwie piątek, sobota i niedziela, czyli takie trzy imprezowe dni. Także zdarzało się, że pasażerowie byli w ten sposób, się zachowywali. Więc na takich pasażerów właśnie wieczorami możemy trafić. W dzień też, chociaż teraz to nie ma reguły, ale wieczorem bardziej się uaktywniają. Także to jest druga wada. Trzecia wada jest taka, że jest mniej pasażerów. I właściwie można by było powiedzieć, że to jest zaleta, nie? Ale jeśli chodzi o mniej pasażerów, to wadą jest to, że jest po prostu nudno. Bo jak kasujemy pasażerów, to mamy z nimi kontakt jakiś, nie? Więc jest oczywiście lepiej, jeśli jest więcej pasażerów, wynajmniej coś się dzieje. A tak, jeden pasażer, dwa, to jest zupełnie inaczej i jest nudno. To jest taka trzecia wada, którą znalazłem. Czwarta wada, bardzo ważna, wszystkie są ważne ogólnie. Czwarta wada, bardzo ważna, to taka, że jesteśmy wieczorami zmęczeni, bo w tych godzinach, w których powinniśmy teoretycznie spać, no my jeździmy, nie? Także w ogóle w nocy jest taka sytuacja, że między drugą a trzecią jest najgorsza pora i najgorsza pora jest, kiedy jest ciemno i robi się jasno, ten okres pomiędzy, także tak zwany świt. Wtedy jest najgorsza pora. Rano, jeśli chodzi o rano, chodzi o to, że jest się niedospanym, a wieczorem chodzi o to, że jest się po prostu zmęczonym. Tak, bo ranne wstawania na pewno męczą. I to jest właśnie te cztery wady jeżdżenia nocą. Załóżmy, że późny wieczór, czyli wtedy, kiedy robi się ciemno, to też jest noc. I teraz przejdźmy do zalet, czyli do czegoś przyjemniejszego. Wieczorami oczywiście jest mniejszy ruch. I to jest bardzo istotne. Mniejszy ruch, lepiej się jeździ, szybciej.
Można według rozkładu, według czasu sobie spokojnie jechać i to jest właśnie zaleta jeżdżenia wieczorami i nocy. Druga zaleta to taka, że ładnie wygląda oświetlenie w nocy. I to jest akurat taka zaleta, może nie wszyscy to doceniają, ale ja doceniam tutaj właśnie oświetlenie. Dlatego właśnie uwielbiam jeździć nocą, bo to jest wszystko takie fajne, oświetlone, cisza, spokój i właściwie nie ma ruchu, tak? No, właściwie idzie przeżyć to zmęczenie kosztem tych widoków. Także głównie dlatego lubię jeździć nocą, bo są piękne widoki. I słuchajcie, trzecia zaleta jest taka, że jak zaczynamy na przykład rano, czyli wieczorem, no to możemy oglądać wschód i zachód słońca. I to jest bardzo istotne. I my możemy oglądać te wschody i zachody przez cały rok praktycznie, bo jak mamy na rano, załóżmy, że zaczynamy na czwartą rano, to możemy przez cały rok oglądać wschody słońca i jak się dzień skraca, wydłuża. I to jest fantastyczne, bo większość osób chodzi na siódmą, ósmą, na szóstą rano, no i czasami może trafić, że wstają, jak już jest jasno, a my wstajemy, zaczynamy wcześniej rano i możemy o tej trzeciej, czwartej zobaczyć ten wschód słońca. I to też jest coś pięknego, że właśnie jeździmy w nocy, tak, i możemy te widoki zobaczyć. Także to są zalety i wady jeżdżenia nocą. Ja bardziej to biorę na odczucia, więc mi się bardziej podoba noc po prostu z tego względu, że to jest wszystko tak fajnie oświetlone, tak? Fakt, że to męczy, no ale jakoś idzie przetrwać. I tak teoretycznie na liniach miejskich miałem tylko jedną nockę. I jeszcze taka zaleta jest taka, że można szybciej jeździć w nocy. Skoro mniejszy ruch, to można szybciej jeździć. Te rozkłady jazdy też są inaczej ustawione. Mniej czasu na przejazd jest przeznaczone, więc można szybciej sobie pojechać, nie? Także bardzo fajnie się jeździło w nocy, jak miałem nockę. Trochę męczyło. Były takie okresy, że byłem zmęczony, no ale jakoś dało radę. Była fajna przygoda. I akurat to było w Sylwestra, także woziłem ludzi z imprezy. Jeszcze wtedy nie było pandemii, więc jakoś można było jeszcze jeździć. Fajnie było, także fajnie, że takie pytania zadajecie, bo bynajmniej można poznać, mnie możecie poznać, także śmiało zadawajcie pytania w komentarzu.